Witam serdecznie, z tej strony oczywiście LiberEvo80. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii FIFA 16 Ultimate Team. Widzicie mój skład, no po prostu w poprzednim odcinku skład spisał się fenomenalnie, słuchajcie. Srebrny skład, gracze z overallem do 74, ale dali radę, słuchajcie. I teraz tak, mamy sytuację w naszej lidze, mamy 6 meczów rozegranych, 4 zwycięstwa, 12 punktów, brakuje nam troszeczkę punktów do mistrzostwa. Wychodzi na to, że musimy wygrać wszystkie mecze, zostały 4, żeby to mistrzostwo zdobyć. Szkoda troszeczkę tych dwóch porażek, które oczywiście widzieliście w poprzednich tam filmikach. I teraz tak, filmik, który jest przed nami. Rozlosowany przeciwnik. Zwróćcie uwagę w drugiej połowie, jak zacznie buforować. Ja życzę Wam miłego oglądania. Bramki będą wspaniałe. Pozdrawiam. Cześć. Zawodnicy przygotowani. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Gramy drugi mecz, słuchajcie, tym składem. No fantastycznie, jak widzieliście w poprzednim odcinku, wyszedł nam mecz tym składem. No po prostu coś fenomenalnego, słuchajcie, fenomenalnego. Zobaczymy na radar, czy tutaj ktoś nam wyjdzie na pozycję. O Jezu, ależ mu ta piłka odskoczyła. Mogłem od razu strzelać, a nie tak. Słuchajcie, mamy tego dryblasa na bramce, 2 metry, 8 centymetrów, słuchajcie, no po prostu King Kong. Oj, oj, ale szczęście teraz mieliśmy. Dobra piłka, ależ chyba nic z tego, ach. Jeny, ależ piękny błąd bramkarza, słuchajcie, 1 do 0. Fantastyczna sytuacja. Cóż zrobił bramkarz? Ależ przeciwnik najprawdopodobniej zdenerwowany do granic możliwości. No nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. No spójrzcie. O jeny, co on chciał nim zrobić? Zupełnie nie wiem, ale to jest nieważne. Nie nasz problem. Idziemy. Moriel, uciekaj tam. Kieliniemu. Dobrze! Ależ tam piękny był obrót! Brawo! 2-0 z jaką łatwością, słuchajcie, zamilkłem troszeczkę. Ja nie wiem, czy handicap jest po naszej stronie, ale tak naprawdę gram tym składem z taką łatwością, słuchajcie, że to jest po prostu nie do uwierzenia. To jest nie do uwierzenia. No spójrzcie, podanie po prostu w sam środek pola karnego. Niby Chiellini był przy nas. Dobrze, ucieka Muriel, słuchajcie, Chiellini. Podanie. Strzał. Jest! Gol! Słuchajcie, no przecież to jest nieprawdopodobne. Jest to siódma bramka z kolei, słuchajcie, strzelona tym składem bez straty ani jednej bramki. I to jest pierwsza liga, słuchajcie, to jest pierwsza liga. No zwróćcie uwagę, podanie spokojne, przyjęcie strzał tam. Nie wiem, czy od zawodnika się odbiło i potem od bramkarza, czy od samego bramkarza drużyny przeciwnej. No coś niebywałego, niebywałego. Co zrobi przeciwnik? No, dobrze. Aj, za mocno, za mocno, aj, za mocno, słuchajcie. Ach, 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 dobrze, spokojnie, spokojnie, czekamy na przerwę. Dobrze, jest przerwa. Jest przerwa, słuchajcie. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, naprawdę doskonała. Verdi. Nie spodziewałbym się, słuchajcie,
że będę grał tak dobrze składem całym srebrnym. Mimo wszystko są to gracze z overallem nie przekraczającym 74. Rozpoczęła się druga połowa. Nie dajemy przeciwnikowi wejść w naszą połowę. Spokojny pressing. Słuchajcie, spokojny pressing. Dobrze, tam nasz obrońca. Dobrze. Oj, 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 oj. Dobrze. No nie, no co jest? Troszeczkę nam zaczęła gra przycinać. Ale mamy zapas trzech bramek, słuchajcie. No, troszeczkę przycina. Troszeczkę przycina. Powiedziałbym nawet, że bardzo przy... Ej, co jest? No co jest? Przecież on we mnie wpadł. Oj, niebezpieczna sytuacja. Słuchajcie, rzut wolny. Bezpośrednio sprzed pola karnego. Przeciwnik coś kombinuje. No ale nam buforuje tutaj. Ja mogę nie zauważyć początku akcji. Coś mierzy, coś przesuwa. No, zwróćcie uwagę na ten bufor na dole. No chyba skalibrował internet. O, tutaj się przesuwa gdzieś do podania. Oj, oj, oj. No i co dalej? I co dalej? No! Co jest grane z tym internetem, no? No co jest grane? Tak będziemy teraz grać? Przecież ja nawet nie miałem okazji zareagować. Słuchajcie. Bufor kręcił i co? No tam chyba piłka się dźwignęła nad naszym bramkarzem, zdaje się. Dobrze, nie załamujemy się, gramy dalej, słuchajcie. Jest 3-1. Ale nie, no zobaczcie jak to przecina. No coś masakrycznego, no. Czuję tutaj ingerencję przeciwnika w jego internet. No nie, no to jest jakiś niepoważny. Co ten gracz zrobił z tym swoim internetem? No słuchajcie, no czy to jest jakiś... Ja nie wiem, no. No co to za oszustwo jest? Pierwsza połowa elegancka, a druga co? Przecież ja tutaj nic nie widzę. No patrzcie, no. No całe szczęście, no. Nie, przypauzujemy, słuchajcie. Nie, to trzeba przypauzować. A jene. Kurde, no 3-2, no cholera jasna. Co jest grane? Nie, nie. Ach!
Oj, 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 niedobra piłka. Uff. Dobrze, spokojne rozegranie. I luta do przodu, nie ma co. Słuchajcie, nie ma co, nie ma co. Gramy antyfutbol, bo po prostu... No sędzia, dobrze, zakończył to spotkanie, słuchajcie. Uff, pierwsze 30 minut drugiej połowy, no widzieliście sami, no przecież to jakaś katastrofa. Katastrofa, no. Ale pierwsza połowa w naszym wykonaniu cudowna, cudowna po prostu. Zobaczymy jeszcze statystyki meczu. Statystyki drużyny przeciwnika. Bramki, elegancko. Wygrywamy, słuchajcie, 3 mecze do końca. Sytuacja nabiera rumieńców. No, 8 punktów potrzebujemy, czyli wszystkie 3 mecze wypadałoby wygrać i wygrywamy pierwszą ligę. Ja dziękuję Wam za oglądanie, życzę miłego dnia, do następnego odcinka z serii FIFA 16 Ultimate Team. Kolejny mecz będzie znowu składem srebrnym. Pozdrawiam, cześć.